gmina Krokowa, na terenie powiatu pruskiego. Dziś strażacy walczą i ratują dobytek ludzki. 24kaszuby.pl przygotował materiał. Zapraszamy. Znajdujemy się w miejscowości Słowoszyno. Podczas gwałtownych opadów deszczu nastąpiło zalewanie posesji. Kilkanaście posesji zostało zalanych. No, przybyły jednostki, na wstępie 3 z OSP. Przystąpiły do wypompowywania wody. No, dalsze opady gwałtowne przyczyniły się do tego, że zostaliśmy zadysponowani z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pucku z pompą wysokiej wydajności. 3 zastępy. No i zaczęliśmy wypompowywać wodę ze zbiornika przeciwpożarowego 3 liniami 110. A widzimy, że do tego zbiornika nadal wpływa woda. No, napływa woda, ale to z okolicznych wszystkich posesji i z pól ta woda spływa. No i będziemy sukcesywnie cały czas wypompowywać. No, woda opada, także mamy nadzieję, że pogoda się zmieni na lepsze i opanujemy sytuację. W tej chwili jest sytuacja opanowana i trwa cały czas wypompowywanie wody. Thank you.
Dobra, tu nie wierzę, bo tu jest grząsko.